Stosunki z Brandenburgiem też se spróbuję poprawić. Ale darów im nie będę wysyłał. No oni mnie na 200 nie lubią. Fajne mają z Francją. Brandenburgia cię nie lubi? No na minus 200 fajnie mają z Francją, Wenecją już nie mają. Nie mają wojny. Ale mieli przez chwilę. Pięknie, niech się. No powiem ci, że jak Siena się rozwinie, to w razie wojny z Burgundią, jeżeli oni się przyłączą, no. To mamy lekkie wsparcie od strony Rzymu. Czemu? No bo Siena jest tam, bo nie wiem, czy wiesz, gdzie jest Siena. No wiem, wiem. No, to od dołu mamy takie lekkie wsparcie. O, ale mają dwie prowincje. To ja mam Guncji polepszę. Mam tylko tysiączek. 10 hajsu. Dostałem jeszcze za mało na wojsko. Krajna jako Burgundia dopuszcza naszych kupców. Opatrzno. Chcą przemarzać mi, a to rzucam. O, już armię robią, widzisz? Kto? Munguncja. Dostałem im dwa razy hajsu. A gdzie oni są? A, takie pryki nad plantynatem. Mniejsza o to. Nie chcę mi się ich szukać. Litwie hajsu wysyłam, to armia robi. Sardynia. Nie, Manmuta. Też tutaj na wszelki wypadek sobie armię ustawiłem przy Węgrach. Nie masz kasy zbierać na Czechy? Nie mam. Tylko czekać, aż będzie miała Turcja w wojnie z Litwą. Kurde. Wiesz, jeżeli będziemy z Węgrami walczyć, to walczymy wtedy z Burgundią. Więc lecimy wtedy na dwa fronty. O, też maty. Nieźle, nieźle, panowie. A ja mam pomysł. To znaczy? Patrz. Czekaj. Czekam, panie, pauza. Przecież nie zapauzowałem. Wiem, no ale to wiesz, no, przyjęło się już. Poczekaj, aż twoi widzowie to przyjmą. No, nie sądzę. Szkoda. Czekaj. Chyba, że chodzi o to, że patrz. Grać. Chyba właśnie, że zaczną. No, pamiętaj, że pewnie tak samo pauzuję jak ja. Albo mocniej. No nie wiem, popatrz, ja w ogóle praktycznie nie pauzuję. Ja się przyzwyczaiłem, to wiesz. Jak z kuzynem moim grałem, to on częściej pauzował niż ja. No to ja bym go chyba wtedy zabił. Tak, i mam pomysł. Tak, ty wypowiesz wojnę na Burgundii. Ja im nie pozwolę przemarsz wojsk. Co nie? A ty zdobędziesz Mediolan. Czekaj, 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 czekaj.
No Jakie? tu, pod tobą co jest? Lombardię, Berbesję, Weronę, Germona, Parnama, Parma. Myślisz, że nam się to uda? Nie wiem, można spróbować. Wiesz, jakie oni mają pułki tutaj w tym Lombardia, Brescia, Verona? O, ty też coś tu masz? 14, 11, 14 mają. Leję się z Francją. Leję się z Francją i z Hanzą. Frankfurtem, Fryzem i Anchertem. Nie widzę, żeby się. Mam mapę dyplomatyczną i nie widzę, żeby była wojna z Francją. No ja mam polityczną i mają wojnę z Francją. Na pewno z Frankfurtem widzę, że mają. No dobra, no to zapisuj, jak mówisz, że tak, no to tak, no to. Ile mam pułków? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięciu dowódców. No, zapisuję się. Czekaj, nie mam nic na plan. Pod koniec tego wszystkiego, jak ty ich podejdziesz, to ja się włączę nagle do wojny. Ciężkie to będzie, no. O. Zapiszę jeszcze raz, wojska przemieszczam. Zatrzymać? Tak, ja zatrzymałem. Tym razem to byłem ja. O kurczę. I teraz odpauzowałem. Spoko. Tylko po 15 tysięcy wojsk możesz mieścić chyba na tych swoich prowincjach, to nie? A czort wie. Na przykład w chórze 11. No powiem ci, ciężko widzę walkę w tym momencie, no ale dobra, można spróbować. Zwłaszcza, że są roztrzaskani trochę po Europie. Bo miałem w górze przy Hanzie. No tu przy mnie mają dalej to 14-14-4. No. No ale dobra, jeżeli ty myślisz, że Węgry się nie włączą? A mam bunt jeszcze, Jezu, no dobra, szybko się stłumi. Dobra. Węgry? No. Się zobaczy. Ty, mam bez kasu subeli. No trudno, ja tak cały czas Nie, odpowiadałem. mam z podbojem. Mam z podbojem. O! O! Zapisałeś? Tak, zapisałem. Dawać walkę? Tak, dawaj walkę. A Dobra. nie włączaj mnie do wojny. Dołącz innych. Ja, aha, nie mogę automatycznie. To jak mam wezwać? Kliknąć na nich i do broni. A czyli tak, pierwsze mam wypowiedzieć wojnę, a potem do broni, tak? Tak, później do broni, ale nie mnie, tylko tego twojego sojusznika. Dobra. O ile będzie chciał się dołączyć, nie? Zapisałeś? Tak, zapisałem. Daję tak. Potrójnie. Aha, bo ja już nie mam sojusznika. Sieny. A czemu nie masz? Nie dołączyłeś się do wojny. No, nie zauważyłem wcześniej, że on ma ten. Lają je ich Modena. Dobra, walczę. Co z tego będzie? Nie mam bladego pojęcia. Ale tak byś, wiesz, rozdysponował tymi wojskami, żeby Stop. to w miarę szło. Że poczekaj na 15, a niech siedzi w Trindade, poczekaj na 10 i uderz na 14. No lecą mi wszystkie do Trindade, potem na Veronę lecę. Czekaj, w tym momencie walczę jeszcze tak, z Saubią, z Ukrainą, z Mołdawią, z Albanią, z Burgundią to walczę, no. Dobra. Czyli cię mam jeszcze nie włączać, mówisz?
Jeszcze nie, poczekaj chwilę. Już żeś mnie włączył. Nie włączyłem cię. Tak, wezwałeś mnie do broni. Nie, ja wezwałem Brandenburgię. Nie, też mnie wezwałeś. Czekaj. A ja mam lepszy pomysł. Włączę się do wojny, wypowiem casus belli sojusz. Litwa wejdzie. Dobra. A, i Węgry się dołączyły. No, to super, to jestem w dwa Ale ogniej bramy. ale bez, ale nie, tylko do mojej wojny, nie do twojej. Mam ich na czerwono. Tak? Tak. A, bo cię wezwałem. O, sorry. Czekaj, zaraz ich się pogna. Ale ta, Litwa się włączyła. Zaraz ich tu dojadą. Dobra, panie, pauza. Czekaj, trzeba wojska rozesłać, dobrze? To jedź już tam Brandenburgię, jak możesz tam od góry. Ja te pułki Idę, idę, idę. spróbuję dolne wybić. Tak, leć teraz do Chur. Tą 34. Czekaj, bo mi 17 komunikatów. O Boże. Jak tu nie powiedzieć, pan pauza? Litwa się nie włączyła do wojny. No to Węgry będą mnie jechały od tyłu. Nie no, idę dziesiątką. Dobra, leć do Berbesi. Uciekają. Spokojnie, bo tu... Muszę lecieć do Trintet. Czechy się włączyły do wojny. O ja, nie, dobra. Wczyt, 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 wczyt. No, Ja zepsułeś. se rozpocząłem je... Tak, zepsułem. No ale Brandenburgia się twoja dołączy. Ty, to wczyt, wczyt. No, ale zanim zaczniemy normalnie grać, to czekaj, aż przełknę. Spoko, już się nie zakrztusił mi tam podczas nagrywania. Mapa handlowa. A, bo ty nawet nic wtedy mapy politycznej nie włączyłeś, tylko mapę handlową. Dobra. Mapa terenu. Ja sobie używam mapy handlowej czasem, żeby popatrzeć, gdzie jakie surowce są. Mapy dyplomatyczne, powiem ci szczerze, że może z dwa razy włączyłem. Będzie, że widzisz tylko tych sojuszników. I ewentualnie no tak. Tych, z którymi masz mariaż królewski. I wrogów. Mapa regionów chyba już będzie. No w sumie nie. Mapa regionów też jest kiczowata. Dobra, ja się... A mapa kultur. A, dobra, w sumie też jest ja próbuję tą twoją mapę polityczną. Zobaczymy, jak z tego wyjdzie. A tak, by the way, bo ja już nie pamiętam, co myśmy mieli ostatnio robić. My? Na razie to jesteśmy chyba po wojnie i się odbudowujemy, tak? Bo moje wojska są dziwnie ustawione. Tak jakbyśmy na Burgundię... Tak, na Burgundię się szykowali. A? No tak. Ale chyba przesraliśmy wtedy, tak? Zaczęliśmy i przesraliśmy. No coś się złego stało. Tak, przesraliśmy. Ty tu ruszyłeś tymi słabymi wojskami, oni ci ścisnęli, później po mnie przeszli od góry i silno było strasznie. A, mieliśmy pokombinować, żebyś ty ich zjechał sam, a później ja się włączył w ten sposób. Ja nie jestem w stanie ich sam zjechać. Ale no tutaj, tylko w tym zaułku. No tu mają największe, wiesz, tu mają największe oddziały, tu przydał, to jak te oddziały zlikwidujemy, to nawet jak stracisz jakieś krainy u góry, to jesteśmy w stanie to odbić, bo jeżeli... Oj, tak, przepraszam, jeżeli tą dół dziesiątkę z zjedziemy... Tyrolu, patrz, słuchaj, tą dziesiątkę z Tyrolu wrzuciłbyś w Szwyrc. No. Tą piętnastką i dziesiątką z Chur, się tą, o, tą dziesiątkę z Chur wrzuciłbyś w Tryndet. No. I tak, 25 uderzył na Weronę i tą 15 uderzył na Lombardię. Masz tak, tam coś jeszcze z tylko, tyłu? Że to trzeba szybko... O, szóstkę, jeszcze byś tą szóstkę, szóstkę byś jeszcze do Szwyrc dosłał i wtedy byś dał tutaj radę. Jakbyś ich tutaj pogonił, z tym, że musiałbyś połączyć te jednostki, żeby były jednolite. Ale każdy ma swojego generała. No, ale te wojska by były jednolite i wtedy byś uderzył
pełną siłą. Jakbyś wygrał, to jakbyś ich gonił, to byś zlikwidował te wojska i o ile by nie przeszli przez Sobudię, ewentualnie Szwajcarię, to byś był w stanie tutaj zająć te prowincje. Ty czekaj, nas nie pokonali. Wtedy się Węgry dorzuciły. A, może być. Wtedy się chyba Węgry dorzuciły i nie daliśmy rady na dwa fronty. Temu odpuściliśmy. Patrz, to było kilka dni temu, a już nie pamiętam. Masakra. Ale to nie ma, przecież Węgry nie mają sojuszu z nimi. To nie wiem. Idę z Chorwacji do Szwyzu, połączę to ze sobą. Niech stracę. Tak, Styrol do Szwyrc, Styrol do Szwyrc, z Chorwacji do... No, z Chorwacji idę do Szwyzu. Te dwa połączę, będzie jedenastka. Nie mogę ale tak no tego... Ale no jedenastka nie da rady, czternastce. No dobra, ale nie dam rady tego tak wrzucać naraz, ze względu na to, że utrzymanie mnie zabije przed tą wojną. Tak. Z tym, że... O, fuck, oni tutaj lepsze mają utrzymanie. No właśnie. Dobra, na razie jakoś to ruszymy. Niech to idzie sobie póki co. I będziemy myśleć w trakcie. Czekaj, Ferrara z kim ma wojnę? Nie, zmieniłem tą mapę na twoją. Ferrara nie ma z nikim wojny. Przed chwilą widziałem, że była zajęta. To nie Ferrara. Ale Rozy ma z Anglią i z Owenią i Portugalią. Może ich Angliki jechały przed chwilą. Nie wiem. Nie wiem, ale kurde, ciężko to widzę, jak nie podłożysz tu blisko gdzieś swojego dużego oddziału i też od razu nie rzucisz się. No mój oddział jest w Sudanu. Patrz, ja bym ich tutaj przyblokował, żeby oni nie przejdą do tych prowincji mediolańskich. Ty byś ich tam pocisnął, oni by tu przegrali, to bym wtedy ruszył na ich tutaj te prowincje z boku. Zobaczymy, może to jakoś wyjdzie. Bo nie mają wojny z Hanzą i z Frankfurtem i z Anhalt. Teraz mają wojnę? A tak, a ty byś wezwał, tylko wezwałbyś Brandenburgię, bo wtedy jeszcze mnie wezwałeś, nie? A tak to byś sam Brandenburgię wezwał i ona by się dołączyła. O, Litwa wojnę ma z kim? Z Turcją, niech zgadnę. Tak, zgadza się. No to możesz się dołączać teraz bez problemu, jak Litwa ma wojnę. Wojna ze Złotą Ordem i Syberią, akceptuję. Z Nowogrodem wojnę mamy. O Boże... Kurde, ja mam wojnę, ty nie masz. Przestawiać te wojska, po to, że ty masz wojnę kolejną. Ty nie masz. Ale ja mam wojnę, Nowogród, Kastylia, Szwecja, Psków, Finlandia, Wielkie Księstwo Moskiewskie, Murlon, Dania, Norwegia, Fiox, Hamburg. Świetnie, a mieliśmy walczyć z Burgundią. Czekaj, i Hamburg. Wejdź tu walcz. Oh god. Damn it. Pan pauza normalnie cały czas pauzuje i... Uno momento. Może za chwilę może będą chcieć status quo. Ale ty, Turcja jest w stanie wojny z tą ordą. Ty, jak się Kastylia rozrosła, ja pierniczę. Kastylia jest wszędzie. Ty, ale tam jest... Nie, tam jest Szkocja u góry. Ma jedną prowincję tylko, Kastylia. Ale ogromna jest ta Kastylia. Tak, stroną dominującą jest tutaj Litwa. O, Polska też walczy z nimi, tak więc oni sobie dadzą radę. Zaleją Szwedów. Szwedzi zaleją Polskę, ale tu sobie... Ty, patrz, ruchy wojsk Burgundii. Piątka gdzieś idzie sobie. To bardzo dobrze, mamy wojnę z Hanzą cały czas.